o dzieciach niegrzecznych. Ale muszą zepsuć tą Matką Najświętszą. Przecież ta Matka Najświętsza to im zastąpiła Boga. To się trzeba puknąć w łeb, czy się czegoś złego nie robi. Pełna skromności i pokoju. Już musiał wcisnąć kult kobiety. Pozdrawiam na wszystkich naszych najmłodszych radiosłuchaczy. Słuchaliśmy pięknej audycji Księdza Proboszcza. Często było ze słowem i piosenką, tak jest zatytułowana ta audycja. To audycja mówiąca o modlitwie. Zapraszam teraz do wspólnej rozmowy. Numer kontaktowy naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56. Takie te rzewne piosenki śpiewają, myślą, że Bóg taki jest rozpaczliwy, nie? Tak sobie upatrzyli, że Bóg rozpaczliwy. Jest bardzo wiele języków na świecie. Są to przeróżne języki, jak posługujemy się, spotykamy się z różnymi osobami, może mamy różnych kolegów, koleżanki, nawet w szkole, którzy przyjechali z różnych stron świata i może w różnych językach się posługują. Jestem ciekaw, czy znacie język Pana Boga. Jakim Pan Bóg językiem się posługuje? Jestem ciekaw, czy wiecie, jaki to język, jaki jest język Pana Boga. Właśnie, jaki język Pana Boga? Czy Bóg taki płaczliwy? Czy Bóg taki zrzędliwy jest? No wiadomo, że nie, ale wiesz, człowiek średniowieczny sobie takiego Pana Boga ubzdurał, no. Daj spokój. Daj spokój. Jak wszyscy będą. Słuchają Państwo Radia Maria. Czas na audycję z cyklu Czytać, aby być mądrym. Na antenie Radia Maria mamy gościa ze Szczecinka. Pozdrawiamy serdecznie Szczecinek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz zawsze już poznajemy po głosie. Pan dyrektor Szymon Cieślar. Bardzo mi miło. Twórca wielu spraw, między innymi gimnazjum i liceum, prawda? Tak, ale to dzisiaj pomińmy te tematy. A dlaczego? Dlaczego? Proszę pana, to jest też bardzo ważne. Co takie szkoły, gimnazjum i liceum? Dokładnie tak. No, a wiem, że zaczynacie szkołę podstawową też, tak? Tak jest. W związku z reformą, która się rozpoczęła. A jak pan patrzy na tę reformę? Pan też strajkował przeciwko? Nie strajkowałem, bo strajkowanie w tym momencie w ogóle nie ma sensu. Nie wiadomo, po co jest. A jeżeli ktoś chciał protestować, to mógł to robić wcześniej i merytorycznie. Myślę, że są to prowokacje, które mają na celu takie przestraszenie ludzi tą reformą. A ja tylko przypomnę, nie że daj się przestraszyć. Od czasu, kiedy prowadzę w ogóle szkołę, czyli 20 lat, tych reform już było kilka i żadna szkoły nie zabiła ani nikogo. Więc myślę, że trzeba podchodzić spokojnie i merytorycznie i dbać o to, żeby było dobrze, a nie... Ale dobrze, żeby szkoła wychowywała do liceum. Do liceum to było takie przygotowanie do matury tylko, prawda? A nie do życia, nie do studiowania. W dużej mierze, a nie do uczenia więcej. I to jest też pewien okres potrzeba do formacji. Nie wiem, jak pan patrzy na to, ale ja na przykład no nie bardzo mi pasuje ten system boloński, bo tam jest ta studia. Licencjat 3 lata i później może iść gdzie indziej na studia, zmienia. I co on wie? A to trzeba... Ja wiem, że w seminarium jest 6 lat i to jest... jeszcze 6 lat formacji i jeszcze to jest mało, prawda? Tak, no system boloński ma określony cel i tak. Dobrze wiemy jaki, natomiast skutek tego jest taki, że nie mamy fachowców, albo mamy bardzo słabo wykształconych fachowców, albo nie ma ich w ogóle. Nie, więc to no, po prostu cel jest realizowany i przynosi określone skutki. Tak, to skutki. Są takie problemy. No a dzisiaj my co czytamy?
Czytamy miesięcznik w naszej rodzinie. Wie pan co, gdzieś ja miałem ten miesięcznik, muszę go złapać, zaraz przyniosą mi też. Prawdopodobnie tak. Prosimy bardzo. Będziemy mieli ojcze też dwóch gości dzisiaj w związku z miesięcznikiem. No to kiedy my to zrobimy? Zdążymy. No, ale króciutko. Króciutko. Prosimy bardzo. Przede wszystkim, panie dyrektorze, trzeba czytać. Trzeba czytać. Jak to jest z tym czytaniem w Polsce? Były badania zrobione przez Narodową Bibliotekę, czy coś takiego? Tak, przez Bibliotekę Narodową. Tak. Okazuje się, że chyba 63 czy 67% Polaków w 2015 roku nie przeczytało ani jednej książki. Tak, no niestety to tak. To jest dramat. Albo jedną książkę. No niestety to różnie można to oceniać, natomiast jest niedobrze z czytaniem, chociaż nie bierze się pod uwagę tego, że ludzie czytają elektroniczne wersje. Ale elektronicznie to dobrze, ale czy czytają książki? Tak, no to tego nie wiemy. No to raczej nie wiemy. Tutaj badań nie ma. Jeżeli to niewiele bardzo, to przeczytają jeden, drugi tytuł, jakąś sensację i straszny inteligent. Tak. Niestety wrażenie czytanie nagłówków sprawia wrażenie czytania, ale niestety nie można tego porównać no do czytania. No to ja czytam właśnie nagłówki na okładce w naszej rodzinie. Idzie odwagę. Sylwia Mazurczak. Siła wygrawerowanego wielkanocnego jaja. Profesor doktor habilitowany Sławomira Gruszewska, psycholog. Duchowe zmartwychwstanie człowieka. Marianna Ruks. Byśmy w Bogu mogli się weselić. Agnieszka Warecka. Dobra spowiedź święta. Piotr Grabowski. Niewolnicy samorozwoju. Mariola Żyrkiewicz. Tak, przeczytałem parę tytułów, ale trzeba zaglądnąć i dopiero tak, bo jak zawsze jest taki duża część miesięcznika poświęcona formacji naszej wewnętrznej, właśnie dotyczy Wielkiego Postu i świąt, między innymi ten artykuł o dobrej spowiedzi. Tutaj rozmawia pan Piotr Grabowski z księdzem profesorem Januszem Królikowskim. Dlaczego nie wszyscy lubią się spowiadać, jak bardzo spowiedź jest nam potrzebna i dlaczego szatan boi się dobrze odbytego sakramentu pojednania. I co robić, aby spowiedź była święta? Właśnie na te pytania odpowiada ksiądz profesor Janusz Królikowski, który jest dziekanem Wydziału Teologicznego na Krakowskim Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Ksiądz, imię jeszcze raz? Profesor Janusz Królikowski. Tak, to jest bardzo, bardzo dobry profesor. No to jest umysł i to jest, no to tak. Ksiądz Królikowski również sprawy intronizacji prowadził, prawda? Tak. Tak. Dobrze, warto, proszę Państwa, to jest nazwisko już, prawda? Wczoraj wspominaliśmy 12. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II i tutaj polecam rozmowę pani Moniki Zając z księdzem biskupem Markiem Solarczykiem. Mam 40 stron, zaczynam tak, się też. Ale tak. Wie pan co tu powiem? Widzę figurę ojca świętego Jana Pawła II z naszej świątyni, tak, z prezbiterium. I co? Mam tu zastrzeżenie jedno. Pisze pomnik świętego Jana Pawła II, San Chrystus Maryi Gwiazdnowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. To jest figura raczej, nie pomnik. No, raczej figura, tak. No ktoś to... Tak. W każdym razie, wie pan, ta figura jest, no do złudzenia przypomina Ojca Świętego. Tak, myślę, że to widać też na tym zdjęciu. Tak, jest. Autorami są księża, bracia. Tak, Kruczkowie. Kruczek, tak. Salezjanie z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie. Ksiądz Jacek Skowroński przypomina o tym, zachęca nas do tego, byśmy... Na której stronie? Na stronie 39 wcześniej. Tak. Zachęca nas do tego, byśmy szli do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, bo teraz przeżywamy jubileusz. W 2017 roku trzyletnie obchody jubileuszu ogłoszonego pod hasłem Matka Nieustającej Pomocy, Ikona Miłości. A przecież to nie kto inny jak święty Alfons Liguori. I tutaj wydarzenie, które miało miejsce na Via Merulana w Rzymie, dokonało się przy udziale papieża Piusa IX i wiernych. Tam się rozpoczął kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy i trwa już od XII wieku. To miało miejsce w Rzymie, w kościele świętego Alfonso Marii Liguoriego, tak, na Via Merulana. Tam to jest pomiędzy Maria Maggiore a Lateranem.
warto tam wyjść. Tam jest teraz też w tym, przy tym kościele posługuje ojciec Piotr Andrukiewicz, tak, znany nam, i życzymy mu zdrowia, prawda? Tak jest, tak, i modlimy się o zdrowie dla niego. A zaczęło się to 26 kwietnia 1866 roku, prawda? Tak, za Piusa IX. No, jest jeszcze wiele artykułów dotyczących świąt i Wielkiego Postu wcześniej, ale chciałbym zaprosić już naszego gościa, jeśli się pozwoli. Polska Grupa Zbrojeniowa dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Piękne rzeczy. Nawet takie rzeczy też piszecie. Tak jest. Jeśli ojciec pozwoli, chciałbym zaprosić księdza Pawła Siedlanowskiego, bo pewnie za chwilę będziemy mieli z nim połączenie. Strona 24, Antycywilizacja w natarciu. Tak. Ksiądz bardzo jasno, prosto i zdecydowanie pisze o tej antycywilizacji, która objawiła się mocno ostatnio w spektaklu Klątwa, ale rozciąga to i pokazuje szerszą perspektywę antycywilizacji, która coraz mocniej naciera. Ataki na chrześcijaństwo, prawda? Tak, dokładnie, o atakach na chrześcijaństwo. Ale i tu ksiądz zaznacza, to jest, łączy się, zbiega się z procesem gwałtownej islamizacji Europy. To nie jest zwykły zbieg okoliczności. Ja tylko mogę gratulować, że tak, to nie jest przypadek, ten nawał i to mówienie: bądźcie dobrzy, przyjmijcie, bądźcie dobrzy, dobry uczynek. Tak biorą nas, jak kiedyś wzięli nas w Polsce na gruba kreska po tym komunizmie. Nic, gruba kreska, to zamarzmy to wszystko. I mamy do tej chwili konsekwencje tej grubej kreski, tych agentów wszędzie. Nie rozliczona sprawa, przynajmniej nie pokazane, gdzie uważać, na co uważać, na kogo, tylko tak zmieszać kata z ofiarą i tak dalej. Jest już z nami ksiądz Paweł Siedlanowski. A świetnie, wszystko pan wie. Pięknie. Witamy serdecznie, księży. Halo? Halo, Boże, witamy serdecznie. Szczęść Boże. Księże, dziękuję. Czy myślisz, że ksiądz jest dyrektor szkoły katolickiej też? Tak. Oczywiście jesteśmy w trakcie oczywiście reformy, też gimnazjum staje się szkołą podstawową, ale już za nami wiele najważniejszych spraw, także myślę, że z takim spokojnym... Jak ksiądz myśli, ma sens ta reforma czy nie? Myślę, że ma sens, bardzo głęboki. Na pewno kilka lat najbliższych będzie trudne, dlatego że będziemy musieli pewne rzeczy dostosować, przyzwyczaić się do nowego funkcjonowania, natomiast docelowo bardzo się to przyda. Ja się cieszę, że będą czteroletnie licea, bo to jest taki czas, który rzeczywiście pozwoli nad tymi młodymi ludźmi się pochylić. Cieszę się, że będą szkoły branżowe, bo nam trzeba dzisiaj bardzo dobrych fachowców w Polsce, którzy będą świetnymi swoimi rzemieślnikami, prawda, świetnymi fachowcami, więc zobaczymy. No. Tutaj ważna rzecz chyba, żeby to przygotować programy edukacyjne, przede wszystkim historia, tak? Język polski, matematyka, żeby to wszystko, co nasze dzieci będą, czego będą się uczyć, żeby rzeczywiście to było na takim najwyższym poziomie. No i przywrócić szkole wychowanie, jeśli mogę dopowiedzieć. Przywrócić szkole wychowanie, oczywiście, przede wszystkim. Księże, antycywilizacja w natarciu. Bardzo mocny artykuł, bardzo poważny, a jednocześnie można by pomyśleć, że przerażający, ale z drugiej strony wskazuje ksiądz drogę, jaką powinniśmy iść w kontekście tego natarcia. Tak, bo my musimy być przygotowani na to. Zresztą patrzymy to, co się dzieje w Europie, to, co się dzieje w Polsce od jakiegoś czasu, na to, że tych bardzo ostrych, bardzo mocnych ataków będzie przeżywać, że będziemy musieli jako chrześcijanie, ludzi, których autentycznie takie sytuacje bolą, będziemy musieli bardzo mądrze, bardzo inteligentnie stawić im czoło. Czy możemy być, czy wystarczy, że jesteśmy obojętni, poprawni politycznie, tak, no, nie możemy atakować wolności sztuki, artysty i tak dalej, i tak dalej? Nie, oczywiście tutaj obojętność też jest winą. Zresztą, tak jak w tym tekście wspomnianym przez pana, właśnie sugeruje to, że pan twórca wypowiada się, że mu zależy na tym, żeby odegrać pierwszy akt, żeby ona odegrał na scenę teatru. Natomiast kolejne akty już się odbywają w studiach telewizyjnych, odbywają się na ulicy, odbywają się w rozmowach Polaków. Chodzi, żeby poruszyć nas, zantagonizować, tak? Żeby podeptać świętość, wyśmiać, wykpić. Ja myślę,
tak, to jest sprawa złożona, bo tak z jednej strony nie możemy pozwolić sobie na to, żeby narzucić sobie pewien dyskurs, bo trzeba pamiętać o tym, że przy pewnym dyskursie liberalnym już zwycięstwem jest to, jeżeli my zaczniemy używać pewnych słów, które zostały nam narzucone, zajść w pewną logikę, tak, w pewien tok rozumowania, dedukcji. Więc tu wiem się zachować tak o daleko idący rozsądek, mądrość, działać za pomocą środków, które są najskuteczniejsze, a z drugiej strony oczywiście tutaj wykorzystując jak najbardziej sądy, wykorzystując prawo obowiązujące w Polsce, modląc się za ludzi, którzy wepczą naszą świętość, ale z drugiej strony, co wydaje mi się rzeczą bardzo ważną, my mamy dzisiaj, my jako chrześcijanie nie możemy oddać kultury po kultury. Ja czasem tak jest nasze wrażenie, że my się totalnie podporządkowaliśmy, że my jesteśmy tylko odbiorcami, my wchłaniamy w siebie ten chłam, który zewsząd gdzieś nas otacza. Wydaje mi się, że wyjście z naszej strony jest stworzenie tej pozytywnej kontrkultury odbudowanej na cywilizacji życia. Takiej bardzo mocnej. Zresztą w ostatnim czasie przykład, prawda, pojawiło się kilka wspaniałych filmów religijnych, które i prawdziwe, że kina się zapełniły ludźmi, prawda? Że ludzie, tak myślę, że są gdzieś tam głęboko spragnieni, by widzieć prawdę, tak, by uwolnić się z tego liberalnego, lewicowego chłamu nas otaczającego. Więc wydaje mi się, że tutaj trzeba wielkiego wysiłku, żeby wychodzić pozytywnie z filmem, z teatrem, ze sztuką. Może my nie dysponujemy jeszcze w skali takiej globalnej środkami, które pozwolą nam gdzieś tam walczyć, zmagać się z tymi wielomilionowymi budżetami wielkich teatrów, które są dofinansowane z budżetów i tak dalej. Ale ja myślę, że trzeba zaczynać od rzeczy małych. Tak jest. Od małych środowisk, parafii, szkół, prawda? Od małych stron internetowych, od jakichś małych portali internetowych. Damy radę. Jeśli mogę, reasumując, zachęcić do przeczytania artykułu, to powiem, że z jednej strony, tak jak ksiądz powiedział, nie wchodźmy w pewne dyskusje, ale z drugiej strony myślę, że będzie to oddawaniem pola. Ale z trzeciej strony, żeby wejść w dyskusję, trzeba być do niej merytorycznie przygotowanym. I ten artykuł, myślę, pomaga merytorycznie przygotować się do odparcia pewnych sloganów, pewnych manipulacji, którym nas się poddaje. Z pewnością. Ja myślę, że trzeba edukować społeczeństwo. To trzeba, tak jak pan mówi, dostarczyć argumentu, umieć pokazywać, jak rozumieć świat, jak działać precyzyjnie, jakich argumentów używać. Nawet jeżeli pewne sprawy gdzieś nakraczają na pola sądowe, my musimy działać bardzo profesjonalnie. Ja się bardzo cieszę z tego, że się pojawia wiele instytucji w Polsce, które rzeczywiście przygotowują świetne ekspertyzy prawne, choćby Instytut Ordo Iuris, prawda? I inne, które rzeczywiście dają nam argumenty i mówią konkretnie, jak wygrywać takie sprawy. Dokładnie tak. No, presja jest ogromna, walka jest czymś naturalnym i w tym kontekście myślę, że nie możemy się poddawać, tylko aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym, a jednocześnie no, przede wszystkim merytorycznie to robić, a nie emocjonalnie. Bardzo dziękuję księdzu za obecność w miesięczniku, za ten artykuł i inne. I życzę dużo siły w szkole. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, ksiądz Siedlanowski w miesięczniku w naszej rodzinie i antycywilizacja w natarciu. Gorąco ten artykuł polecam. Kolejnym naszym gościem będzie profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Myślę, że będzie połączenie za chwilę. Natomiast kontekst już będzie inny, chociaż też dotyczące spraw bieżących. Wprawdzie sięgniemy do historii z 1918-20 roku, ale historia nauczycielką jest. Właśnie, historia nauczycielką i myślę, że zapytamy profesora, jakie ma znaczenie tamta historia. Panie dyrektorze, radziłbym każdemu, słuchajcie, kupujecie różne rzeczy, takie wyrzucacie. Zaprenumerować taki miesięcznik w naszej rodzinie. Można do was zatelefonować, można w internecie znaleźć www.splendor24.pl i kontakt. Ja bym też podał, wie pan, telefon do fundacji, ale za chwilę po panu. Tak jest. Ale miesięcznik jest dla całych rodzin, kochani. Nie bójmy się czytać. Dzieci, młodzież, dorośli.
poczytać, porozmawiać. Może ktoś z was przeczyta jeden w rodzinie artykuł i powie, słuchaj, tu jest takie dobre. Po prostu musimy nie oddawać pola temu złu, które jest bardzo, bardzo agresywne i no, bardzo dynamiczne. Tyle bym powiedział. Jest już z nami pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie profesorze. Zaprosiliśmy pana do audycji z racji artykułu, który pojawił się w miesięczniku w naszej rodzinie Bizancjum czy Rzym. Sięga pan do historii 1918-20 roku i pokazuje nam wydarzenia, które wtedy miały miejsce i konkretnie walkę kościoła grekokatolickiego, kościoła bizantyjskiego z kościołem katolickim. I należy, myślę, pojawia się u każdego pytanie, jakie to ma znaczenie dla dzisiejszego dnia, dla dzisiejszego naszego świata i życia. Witam wszystkich słuchaczy. Oczywiście tam jest w tym artykule też pokazana myśl świętego Józefa Pilczewskiego, metropolity lwowskiego, który w czasie wojny pierwszej światowej i również wojny polsko-ukraińskiej obserwował, co się dzieje i obserwował również pewne zachowania już wówczas radykalne społeczności ukraińskiej w Małopolsce Wschodniej, a także nie zawsze dobre zachowania księży greko-katolickich, ale są też bardzo takie ciekawe myśli Grzegorza Homeszyna, biskupa ukraińskiego, biskupa stanisławowskiego, który starał się reflektować, co się dzieje z tym narodem ukraińskim i dlaczego bardzo łatwo przechodziło to duchowieństwo, a w szczególności wierni w czasie okupacji rosyjskiej w 14-15 roku na prawosławie. Dlaczego nie starali się być wierni swojemu kościołowi? I upatrywał takie zaczątki nacjonalizmu polegające na tym, że owszem, zewnętrznie było jakieś przywiązanie do Rzymu, natomiast brak takiej pogłębionej zachodniej, łacińskiej formacji duchowej, tego przywiązania do kościoła powodowało, że ten szowinizm, czy już rodzący się, czy nacjonalizm wygrywał nad tym, co zwiemy sprawami kościelnymi, sprawami duchownymi. Tak jak w pewnym momencie gdzieś za czasów carskich w prawosławiu pojawiło się z prawosławia, prawosławie przekształciło się, jak pisał błogosławiony biskup Grzegorz Homeszyn, pojawiło się carosławie, tak tutaj coś w rodzaju ukrainosławia, czyli naród, takie przepustienie narodu nad, a nie właśnie Pana Boga. I to tworzyło pewien zamęt, też objawiało się różnymi zbrodniami i było mocno właśnie krytykowane. On to mówił, że te wpływy właśnie bizantynizmu, tej cywilizacji bizantyńskiej, mówił Grzegorz Homeszyn, były pewnym nieszczęściem dla tego narodu i wzywał właśnie do takiej pogłębionej formacji związania bardzo mocnego kościoła grecko-katolickiego ze stolicą apostolską, związania z tą myślą katolicką, z myślą społeczną, tak, ażeby ten naród wzrastał w znaczeniu moralnym, żeby do tej niepodległości, jeśli dojdzie, to był do niej gotów, ażeby porzucił ewentualną drogę przestępstwa czy zbrodni, bo ona będzie niszczyć ten naród. Zresztą to był taki prorok, można powiedzieć, Ukrainy, no bo później w latach 30. Nazwał ten szowinizm, ten nacjonalizm ukraińskim mianem herezji największej, czy wręcz trącącej satanizmem i bardzo radykalnie się temu przeciwstawiał, widząc możliwość tej zbrodni, która dokonała się w czasie II wojny światowej. Tak, więc... panie profesorze, przepraszam, wejdę w słowo, ale to było 100 lat temu i ja teraz dokonam pewnego uproszczenia dla potrzeb naszej dyskusji. Miesiąc temu pisał pan o tradycji terroryzmu, o banderyzmie. Czy to można te wątki tak połączyć w tak prosty sposób? No oczywiście, że można, bo jedno wynika z drugiego. To znaczy banderyzm był takim rodzajem, nazwijmy to, szowinizmu, o którym mówię, który był krytykowany przez biskupa Grzegorza Homeszyna i on wynikał z pewnych takich podstaw cywilizacyjnych, a zarazem ideologicznych. Natomiast Homeszyna martwiło to, że niektórzy duchowni grecko-katolicy w ogóle nie reagowali na to, a i że tutaj to przemstwienie narodu
właśnie może doprowadzić do szaleństwa, terroryzmu, a później wiemy, że się to przemieniło w szaleństwo ludobójstwa. Więc tutaj pokazanie tych wątków, pokazanie takich postaci to po stronie ukraińskiej i polskiej, bo biskup Wilczewski z Homeszynem bardzo się przyjaźnili, mimo tego, że byli przedstawicielami różnych narodów, ale byli przedstawicielami czy pasterzami jednego kościoła. Ta przyjaźń, a zarazem wspólne jak gdyby widzenie pewnych spraw, jeden był patriotą polskim, drugi ukraińskim, ale mieli widzenie tych zagrożeń głębsze, prawda, tutaj Pan Bóg, Kościół, etyka katolicka była ponad tym konfliktem, więc w tym względzie spojrzenie na to, co się wówczas działo, jak oceniano tę rzeczywistość, ma swoje absolutnie przełożenie na współczesność, bo pamiętajmy, że niestety te fascynacje się raz za razem pojawiają, tym co zwie się tak umownie zupełnie banderyzmem, i teraz odpowiedzią na to powinna być absolutnie etyka katolicka, a nie fascynacja tamtą rzeczywistością, bo wiemy o tym, czym to się wówczas skończyło i nie daj Boże, żeby kiedykolwiek miało się odrodzić. To jest przywołanie pewnej historii, ale pamiętajmy o tym, że jeśli pewnej mądrości z historii nie czerpiemy, jeśli nie wyciągamy pewnych wniosków, jeśli zapominamy o takich postaciach jak Grzegorz Homeszyn, a zaczynamy na piedestał wyciągać takie postacie jak Stepan Bandera, no to coś. Albo jeżeli szukamy Ewangelii Mateusza w pismach hebrajskich, czyli w tak zwanym Starym Testamencie, no to ja przepraszam bardzo. Krystyna Wolędzinowska, ostatnio bardzo ciekawy wersus. W związku z czym wszystko to wydaje się warto pokazywać po to, żeby też przeciwstawić się pewnemu zaukłamaniu czy fałszowi, bo to do niczego choroba tego, jest na Amerykę. Tak, i musimy uczyć się historii, a tu wystarczy przeczytać, żeby tę historię poznać. A ja chciałbym jeszcze minutkę dosłownie, bo mamy, kończy się nam czas, zapytać o pana książkę o naprawie polityki polskiej. Zaszła w Polsce dobra zmiana, tak zwana, i czy jest jeszcze co naprawiać, a może wręcz przeciwnie, właśnie teraz możemy dopiero zacząć naprawiać? Nie, no oczywiście, że jest i to wiele, w sensie również instytucjonalnych. W tej książce staram się kilka czy wiele aspektów takiej naprawy pokazać. Co ciekawe, no też ważne, że ten rząd podjął różne takie sprawy, od spraw prawnych po gospodarcze. Natomiast istotną rzeczą, której tam piszę, a zarazem o której się mówi, a zarazem jest ten potęgujący się konflikt kulturowo-cywilizacyjny. Widzimy, jak mocno się w Polsce to dzisiaj ujawnia. Ta konfrontacja, na przykład ostatnio widzimy marsze życia z tymi marszami czarnymi, czyli zasadniczo marszami śmierci, bo ta promocja aborcji następowała, jak ta konfrontacja doskonale ilustruje głębie sporów cywilizacyjno-kulturowych, które idą i przez instytucje reformowane, przynajmniej niektóre, i przez dusze ludzkie, przez całe państwo polskie, że tutaj nie chodzi tylko o taką prostą, jakby niektórzy chcieli, walkę o władzę, czy o to, kto kieruje danym sektorem życia państwowego, ale gdzieś u spodu toczy się gigantyczna walka, zmagania takie kulturowo-cywilizacyjne i od ich rozstrzygnięć praktycznie będzie zależało to, czy państwo polskie utrzyma swoją taką, nazwijmy to, chrześcijańską konotację. Panie profesorze, przepraszam, musimy kończyć. Dziękuję za tę książkę. Myślę, że ona jest dla wszystkich, którzy zajmują się polityką albo chcą się nią zajmować, i czy to na szczeblu lokalnym, czy państwowym, wszystko jedno. Dziękuję za książkę, dziękuję za artykuły, dziękuję za obecność w audycji. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem. Bogiem. Drodzy Państwo, musimy kończyć audycję. Ja tylko powiem, że do miesięcznika dołączony jest PIT-OP. To jest oświadczenie o przekazaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, jakim jest Fundacja Nasza Przyszłość. Zachęcam do tego, zachęcam do lektury miesięcznika, do kontaktu z nami poprzez stronę internetową fnp.pl albo splendor24.pl. Dziękuję bardzo za spotkanie dzisiejsze. Panie dyrektorze, jeszcze telefon może podajmy do fundacji. 94 kierunkowy. Tak. 373-1160. 373-1160. I kierunkowy 94. Ale 61 i 62 końcówka też, tak? Tak jest. A więc 373-60-61.
2,63, także dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy za to, co robicie Państwo. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, współpracownicy Radia Maria i Telewizji Trwam, od paru lat prosimy o podawanie nazwisk tych, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej od śmierci z rąk Niemców. Jest już zgłoszonych ponad 40 tysięcy nazwisk tych bohaterów, choć rozpoczęliśmy tę akcję 67 lat po wojnie, a więc wielu świadków tych heroicznych czynów zmarło i już wielu nie będzie można ocalić od zapomnienia. Obecnie Instytut imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość, który powołała 1 stycznia tego roku Fundacja Lux Veritatis, również opracowuje dokumentację dotychczas niezgłoszonych na nasz apel bohaterów ratujących Żydów. Prosimy, nie odkładajcie Państwo na później, lecz zgłaszajcie teraz nazwiska tych bohaterów, o których wiecie. Ocalmy ich od zapomnienia. Niech będą oni jak światło dla następnych pokoleń. A oto numer telefonu dla tej akcji. 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku. Od poniedziałku do piątku.